chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Bor Halong powinien cię przyjąć. Ja sprawdziłem, czy można z nim porozmawiać. Cześć, jestem tu nowy. Porozmawiać, niestety. Nawet jak jest dołączony do sekty. No jak teraz dojść do... musimy być na drugiej części. Mówiłem, że będę. No zaraz z nim porozmawiamy. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę parę. Jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Kor Kaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targ. Przemyślę to sobie. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Al-Namid to ten przybranie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Rozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Nie można polegać. Nie zauważają. Na co?
Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. Dobra, wejdź. Tym razem porozmawialiśmy o wszystkim, ze wszystkimi, we wszystkim wszelako sposób. Dobra. Raz się nie udało, teraz się uda. Co można tu zrobić? Żeby się wykitrać o jakoś po... zbocze, no kurde, pomyślałbym wszystko, tylko nie o zbocze. Nie ma Mordraga. No listę zaraz zrobiłem? A, bo do tego przy... Zrobiłem, dobra. Dobra, Cipera sobie odpuszczę. Nie sprzedałem mu ziela. Powinienem robić tak, jak nikt nie robi, ale... Wstępujemy wśród cieni, do cieni. Jeszcze nowa kopalnia, tam jest jakiś... Gruszki, pietruszki, coś dawanie. Na pewno jest mniej chaosu w organizacji turnieju niż w naszej grze. Widzicie, widzicie. No, powinienem schodzić tak. Wcześniej nie schodziłem. O, duży, duży spadek tu jest. Nie no. Tak? Podawajcie, mamy remis, musimy dzisiaj naprawdę pocisnąć i to wygrać. Wiecie, jest bardzo ważne, bo dziewczyny naprawdę odskakują i robią takie szybkie ruchy. I próbujcie może, jeśli tak mogę wtrącić pani trener, tak? To próbujcie może uderzać dziewczyny z daleka, bo wczoraj, czy, znaczy ostatnio były rzeczywiście dużo takich okazji. Musicie też obserwować, bo jak ktoś wyjdzie, to nie będzie tam myślał, żeby krzyczeć halo, idę, tylko po prostu pójdzie, więc zostańcie i pokryjcie. I jak po prostu się zmęczysz po ale będziesz potrzebować jakiejś zmiany, to... Wybieramy ziółko jak zwykle. Dobra. Wiem, że przez... Kobiety kochają piłkę nożną, poświęcają jej swój wolny czas, łącząc to z wieloma innymi obowiązkami.
Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. Na co powinienem zwrócić uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinne proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. No i ile mamy? 6 punktów? 4 punkty? Opłaca się, opyla się. Opłaca się, kurde. Teraz ty, nowy... Opus. Spotkanie poprowadzą Karolina Bojas-Stefańska i Daniel Stefański. Ciekawe, co będzie. Co tam z wilczkiem? Panie, mamy skórę, mamy kły. Jednym ciosem? Kurde. Mamy 50 siły i w ogóle nie mamy miecza nadzorcy, znaczy miecza dwuręcznej broni nie mamy. Tutaj. Nie spadnę czasem? Dobra, robimy questy. Questy nowego obozu. Nosienie wody. Najpierw krzykacza, potem mamy... Ciekawe, czy dostaniemy ekspa za 8 bagiennych godzin. A, tu możemy zrobić. Możemy zbierać bagienne ziele. Nie możemy. Tu jest Horacy, czy tam jakiś taki... Przypakowany. Myślałem, że można tego bagiennego ziela zebra. On? On porozmawia ze mną, nawet jak załączy mu się ten quest. Ja nie będę z nim rozmawiał teraz.
terenach powodziowych ma być łącznie 16 tysięcy żołnierzy. Rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej zabiera. Nie ma tego Horacego. Porozmawiajmy z tym. On ma kreta. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Dobra. Jeden cheaper. Co słychać? Nasypaliśmy trochę piasku w machinę Gomeza. Trzech zabitych strażników i mnóstwo towaru na sprzedaż. Trzeba to opić. Jesteś jednym z ludzi, którzy bez przerwy napadają na stary obóz? Nie. Napadamy go tylko wtedy, kiedy się to opłaca. Co masz do zaoferowania? Nie. Pytanie brzmi, co ty masz do zaoferowania? Interesują mnie wyłącznie poważne sprawy. Balor powiedział mi, że interesuje cię bagienne ziele. Masz coś na sprzedaż? Dobijmy targi. Czego chcesz? 5000. Ile można... Gdzie jest... Nie napoje pisma. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Wody polskie utrzymywały, że nie ma potrzeby robienia... Musisz uważać na to, co mówi przy obcy. Przyznaje dr Grzegorz Chocian, nie podejmowano działań dotyczących chociażby prewencyjnego zrzutu wody ze zbiorników Akcja nie powstrzymałaby zniszczeń, ale mogła je znacznie ograniczyć. Dobijmy czego? Co masz do za... Nie. Balor po... Nie mam tego, bo sprzedałem i nie ma. A co tam u naszego Malizidro? Pokaż mi, co tam masz. Proszę. Dobra. Drugiego... Tego topiel zaczęło urąbać. O. Gdzie on jest, ten topielec? A jeszcze w piątek premier uspokajał Polaków. Prognozy nie są czasami alarmujące. Powodzianie mają żal do władz samorządowych i rządowych, że nie reagowały w krytycznych sytuacjach. Tak miało być w Oazach. Nie ma takich ludzi tutaj na przykład. Tu jest gdzieś topielec, nie wiem czy go zarąbać przy pełnym życiu. On jest słaby, questowy to tam. Jak wilka urąbałem jednym ciosem, to powinienem go urąbać. Jesteśmy po drugiej stronie rzeki. Dobra. Ewakuacji ludzi, a także pilnych
Broni się. Dobra. Dobra, teraz z Horacem odpowiedzieć. Trochę mnie zaciukał. Trzeba mieć dowód u niego. No i mamy questa. Super. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi, ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Wyspać, ta. Ja też bym się chciał porządnie wyspać. Która to godzina? 10 dochodzi. O, jeszcze krzykacz. Jeszcze krzykacz. Trzeba nie ukraść mu nic. Przekazałem listę Diego. Świetnie. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni. Strażnicy Torusa pewnie już gryzą siebie. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornist. On coś ci da. Znam Gorna, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadza się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Idź do niego po swoją nagrodę. Mam dla ciebie 400 bryłek. Dobrze. Świetnie. To mi chyba wystarczy. Dobra, Gorna. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Gdzie to się robiło, drog? Hej, ty! Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Zablokowało się, no fajnie.